Dzień dobry. Zapraszamy na Tele Czarniecki. Dziś w programie kilka słów o dziennikarstwie. Co wyróżnia klasy dziennikarskie? O tym nasza reporterka Barbara Pilch. Witam. Nie ma tutaj miejsca na nudę. Dlaczego? Oglądamy wiele ciekawych filmów dokumentalnych, rozmawiamy na przeróżne tematy. Mamy możliwość pójścia do redakcji telewizyjnej, radiowej czy prasowej. Ponadto zdobywamy ogrom wiedzy, m.in. dzięki warsztatom dziennikarskim, na których poznajemy tajniki tego zawodu. A to wszystko w niesamowicie miłej atmosferze. A teraz krótko, największe zalety nauki w klasach dziennikarskich. O tym opowiedzą nam sami jej bohaterowie. Elokwencja. Odpowiedzialność. Uczciwość. Otwartość. Kreatywność. Zaangażowanie. Obiektywność. Dociekliwość. Rzetelność. A co na temat tej klasy ma do powiedzenia osoba, która na co dzień tam uczy? Dziś w programie profesor Ewa Sobko. Klasa dziennikarska jest to klasa wyjątkowa. Jest to klasa przeznaczona dla tych uczniów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje humanistyczne. Mówimy przedmiotami rozszerzonymi. Są tam język polski, historia i język obcy. Przedmiotem wiodącym są natomiast warsztaty dziennikarskie, na których uczniowie będą mogli poznać tajniki pracy dziennikarza. Jest to klasa przeznaczona dla tych uczniów, którzy chcą rozwijać swoje kreatywne myślenie i wyobraźnię. Lubią pisać i angażować się w różnego rodzaju projekty dziennikarskie. Zapraszam. A na zakończenie krótka prezentacja nas samych. Żegnam się z Państwem. Antoni Kowalczyk, Tele Czarniecki. Do usłyszenia. Albo lepiej powiedzieć, do zobaczenia w szkole.